Proszę Państwa, opowiem dwa słowa, jakie ośrodki reprezentujemy. Pan dr Kasper Sipowicz pracuje w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogii Specjalnej. Jest logoterapeutą, pracującym także ze mną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ja natomiast pełnię funkcję kierownika kliniki drugiej psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii i jestem dyrektorem do spraw lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Także reprezentuję Warszawę. Natomiast jeśli chodzi o moje wykształcenie terapeutyczne, jestem po szkole całościowej psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii systemowej. Ukończyłem ją w Fundacji Na Szlaku u pana profesora Bogdana de Barbaro. Kto z Państwa jest po tej szkole? Ręka w górę. Raz. Jest jedna osoba, tak? Także jestem terapeutą systemowym i pracuję wyłącznie z rodzinami, ponieważ nie prowadzę terapii indywidualnej. Dlaczego? Dlatego, że jestem lekarzem psychiatrą i nie mylę zawodu psychiatry z zawodem psychoterapeuty. Uważam nawet, że ktoś, kto pracuje jako psychiatra, nie powinien prowadzić terapii indywidualnej, dlatego że stawki terapeutyczne nie zawsze są korzystne w pracy psychiatry i odwrotnie. Psychoterapeuta nie leczy lekami, tylko psychoterapeuta jest narzędziem terapeutycznym. W związku z tym nie można tych dwóch funkcji łączyć, moim zdaniem. Dlatego ja pracuję wyłącznie z rodzinami jako psychoterapeuta i ja się chciałem zająć wyłącznie terapią rodzin. Zwłaszcza, że mamy do czynienia tak naprawdę w psychiatrii patologią rodziny. Trudno nazwać to patologią, bo ja jestem daleki od takiego patologizującego języka. Niemniej mamy, nasz pacjent to nie jest tylko problem pacjenta, to jest przede wszystkim całej rodziny. Proszę Państwa, terapia systemowa rodzin została pierwotnie opracowana do leczenia osób ze schizofrenią. Powstała taka koncepcja matki schizofrenogennej, czyli matki wydającej komunikaty o charakterze podwójnego wiązania i uważano, że osoby chore na schizofrenię mają matki właśnie, które wydają tego typu komunikaty. Jaki to jest komunikat? Na przykład matka kupuje dwie sukienki córce, różową i niebieską i mówi, słuchaj córeczko, dzisiaj są twoje urodziny, kupiłam ci dwie sukienki, która ci się bardziej podoba. No więc dziewczynka wybiera różową, a matka mówi, gdybyś mnie kochała, wybrałabyś niebieską. To jest komunikat o charakterze podwójnego związania. Później się okazało, że ta koncepcja matki schizofrenogennej upadła, ale terapia rodzin pozostała. Mało to, są badania naukowe potwierdzające skuteczność systemowej terapii rodzin w zapobieganiu nawrotom schizofrenii. Następnie systemowa terapia rodzin rozpłynęła się na wszystkie subdyscypliny psychiatrii, na większość zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, a także na zaburzenia psychosomatyczne i choroby somatyczne. Także terapia systemowa rodzin weszła w znacznie większe spektrum terapeutyczne niż pierwotnie była przeznaczona, czyli dla osób rodzin chorych na schizofrenię. Mało to, w chwili obecnej terapia rodzin jest niezbędna w takich zaburzeniach jak osobowość borderline, samookaleczenia, bulimia, anoreksja czy inne mieszane postacie zaburzeń odżywiania. Właściwie terapia systemowa jest kluczową metodą terapeutyczną. Również w leczeniu łagodnych postaci dobrze funkcjonującego autyzmu wprowadzono terapię systemową. Pojęcie autyzmu wprowadził Leo Kanner i stworzył taką koncepcję trochę podobną do matki schizofrenogennej, że autyzm rozwija się w wyniku podświadomego odrzucenia dziecka przez rodziców. Oczywiście koncepcja ta się okazała błędna, niemniej rozwój terapii systemowej bardzo poprawił funkcjonowanie osób z autyzmem. Proszę Państwa, jakie są założenia terapii rodzin? Przede wszystkim podmiotem terapii rodzin jest rodzina. Nie jest pojedynczy pacjent, tylko rodzina. Nie jest grupa, tak jak w terapii grupowej, na przykład psychoanalityczny, terapia dynamiczna, przykład Szkoła Krakowska, pana profesora
Aleksandrowicza czy szkoła Rasztów warszawska u Pawlika, to jest terapia dotycząca rodziny. Co o takiej rodzinie w sensie teorii systemów można powiedzieć? Proszę Państwa, w ogóle stado ludzkie zbudowane jest w sposób gniazdowy, że tworzą się gniazda rodzinne. To troszeczkę jest taka analoga do na przykład kolonii zasiedlonej przez ptaki, gdzie każda para ma swoje gniazdo i wychowuje składa jajka i wychowuje pisklęta. Podobnie jest struktura ludzka zbudowana, społeczeństwa ludzkiego. Ona ma wyraźnie charakter gniazdowy i tą taką pojedynczą, podstawową komórką jest właśnie rodzina nuklearna. Proszę Państwa, co charakteryzuje rodzinę nuklearną? Po pierwsze, rodzina jest systemem półotwartym, ale o wyraźnie zaznaczonych granicach. Czyli do rodziny się albo należy, albo nie. Można być przyjacielem rodziny, ale się do rodziny nie należy. Rodzina się składa z podsystemów. Tych podsystemów jest bardzo dużo. Jest podsystem rodziców, jest podsystem pary małżeńskiej. To są inne systemy, proszę Państwa. Para małżeńska to jest związek seksualny. System rodziców to jest para wychowująca dzieci. Jest system dzieci, system rodzeństwa, system, podsystem mężczyzn, podsystem kobiet, podsystem rodziców i córki, podsystem rodziców i synowie, podsystem starszego rodzeństwa, podsystem młodszego rodzeństwa. Wreszcie każdy człowiek jest podsystemem. Ponadto rodzina sama stanowi podsystem większej całości. Takim większym systemem jest rodzina rozszerzona, czyli nasi krewni i powinowaci. Szczególnie to odgrywa ważną rolę w społeczeństwach patriarchalnych, gdzie funkcjonuje opisany przez jednego z socjologów amoralny familizm Montegrano, czyli Włochy, kraje arabskie. Tam więzi są utrzymywane do któregoś pokolenia i ta rodzina genetyczna ma bardzo silny związek z rodzinami pochodzenia. W Polsce również ten związek jest nadal silny. Czego stanowi jeszcze podsystem? Społeczności lokalnej, społeczeństwa, narodu, gminy. Także rodzina zawsze funkcjonuje też jako podsystem w dużo większych systemach. Proszę Państwa, systemowa terapia rodzin zakłada, to jest założenie nie do końca prawdziwe, ale niezbędne, żeby prowadzić terapię systemową. Zakłada, że choroba członka rodziny wynika z patologii rodziny, a choruje najsłabsze ogniwo. Podam Państwu przykład, gdzie ta teoria jest słuszna. No, na przykład rodzice się rozwodzą i para małżeńska się rozlatuje, ale córka ma bulimię. W związku z tym rodzice w momencie, kiedy ona prezentuje objawy, interesują się nią i rodzina się przestaje rozpadać. Czyli wtedy choroba córki pośrednio wynika z patologii całego systemu, a sama choroba ma charakter morfostatyczny, czyli zapewniający integralność rodziny, tak? Bo w momencie, kiedy ona przestanie być chora, rodzice się rozejdą. Czyli rodzina, choroba w rodzinie może pełnić funkcję regulacyjną. I na to bardzo mocno zwraca terapia systemowa. Oczywiście to nie wyklucza biologicznego tła większości chorób. Ja jestem typowym psychiatrą biologicznym, nie jestem psychiatrą humanistycznym typowym, bo ja uznaję jak najbardziej farmakoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia psychiatrii. Niemniej my też uwzględniamy ten drugi aspekt psychoterapeutyczny. Myślę, że na tym polega pewna mądrość psychiatrii, żeby umieć wyważyć te dwie nogi psychiatrii, jakim jest farmakoterapia i psychoterapia. Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem, choroba pełni w rodzinie funkcję morfostatyczną i służy zachowaniu integralności rodziny. Kolejnym założeniem systemowej terapii rodzin jest ekwipotencjalność systemu i ekwifinalność. Co to znaczy ekwipotencjalność? Że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ewolucji rodziny. Czyli ten sam stan początkowy może doprowadzić do różnych form ewolucji tej rodziny. Rozpadu, poszerzenia, posiadania jeszcze większej liczby dzieci i odwrotnie. Ekwifinalność, że to takiego samego stanu, na przykład szczęśliwego małżeństwa z dziećmi, mogą prowadzić różne drogi, różne życiorysy. Nie ma jednej drogi rozwoju, ażeby osiągnąć stan dobrostanu wewnątrzrodzinnego. Proszę Państwa, terapia rodzin, systemowa terapia rodzin rozwinęła się bardzo szeroko
jest wiele nurtów i szkół. Ja w czasie szkolenia tej części systemowej mojego kursu psychoterapii, właściwie wszystkie szkoły omawialiśmy w mniejszym lub większym stopniu. Ja je może pokrótce wymienię bez szczególnego omawiania, bo nie ma na to czasu. Mamy najstarszą psychodynamiczną systemową terapię rodzin. Jest model poznawczo-behawioralny, który zaimplementował osiągnięcia Ellisa i osiągnięcia Arona Becka i ich uczniów. Strategiczny model, strukturalny, komunikacyjny, to jest najbardziej dojrzałą formą, mediolańska systemowa szkoła terapii rodzin. Mara Palazzoli była jej przedstawicielką, czy Cechi. Narracyjna terapia rodzin, która wykorzystuje narrację jako metodę terapii. Postmodernistyczna terapia rodzin, która wykorzystuje obecnie bardzo modną, choć już w najmniejszym stopniu niż jeszcze 10 lat temu, filozofię postmodernistyczną, filozofię dekonstrukcji. Wreszcie mamy terapię rodzin typu teamu reflektującego Andersena, która pochodzi ze Skandynawii. Polega na tym, że rodzina z terapeutą pracuje za lustrem weneckim, a team reflektujący złożony z bardziej doświadczonych terapeutów omawia, co się dzieje, następuje przerwa w terapii i czynią różne podpowiedzi rodzinie i terapeutom. Także szkół terapii rodzin jest dużo. Mnie najbliższa jest mediolańska systemowa szkoła terapii rodzin. I ja z rodzinami, jeśli bym siebie określił, w jaki sposób pracuję, to myślę, że do mediolańskiej systemowej szkoły terapii rodzin mi najbliżej. Ale nie tylko do tego. Zobaczycie później na wykładzie. Proszę Państwa, jak usadowić systemowo terapię rodzin? Tradycyjnie wyróżnia się cztery główne nurty terapeutyczne. Psychoanalityczno-psychodynamiczny, czyli to, co wszystko wywodzi się z Freuda i później wszystkie szkoły psychodynamiczne. Poznawczo-behawioralny, humanistyczno-egzystencjalny, do którego też należy logoterapia i systemowa terapia rodzin. Ale tu jest, proszę Państwa, błąd logiczny w tym podziale, powtarzanym we wszystkich podręcznikach. Bo terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna i terapia humanistyczna to jest psychoterapia pojedynczego człowieka. Natomiast systemowa terapia rodzin to niezależnie od metody, której pracujemy, to jest terapia rodziny, gdzie podmiotem zainteresowania nie jest pojedynczy człowiek, ale dobro i system rodzinny. Także nie można w jednym rzędzie terapii rodzin stawiać, porównywać z terapią indywidualną. Ona ma charakter raczej transdyscyplinarny, że przechodzi przez terapię humanistyczną, poznawczo-behawioralną i systemową w poprzek, a nawet transwersalną, tworzące nowe kategorie, nowe jakości, nowe znaczenia. Także można powiedzieć, że ten podział na cztery nurty zawiera pewien błąd logiczny, bo z punktu widzenia liczby osób, które poddajemy terapii, można mówić o terapii indywidualnej, można mówić o terapii par, która jest bardzo blisko systemowej terapii rodzin, można mówić o systemowej terapii rodzin, gdzie podmiotem jest rodzina i wreszcie można mówić o terapii grupowej. Terapii na przykład analitycznej, ale ona się też może odbywać metodą społeczności terapeutycznej. Terapia grupowa może się odbywać też metodą na przykład gestalt. Także ze względu na to, kto jest podmiotem, to właśnie definiuje systemową terapię rodzin, a nie to, w jaki sposób pracujemy. Bo systemowa terapia rodzin zaimplementowała różne metody terapii. Zarówno psychoanalityczne, jak i poznawcze, jak i humanistyczne, egzystencjalne. Ja właśnie chcę się z Państwem podzielić moim doświadczeniem, ponieważ my pierwsi w Polsce chyba wprowadziliśmy do systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii elementy logoterapii. Także mogę powiedzieć, że pracujemy, ja to nazywam logoterapeutyczna systemowa terapia rodzin. Na tyle mamy już duże doświadczenie i pierwsze formy ewaluacji skuteczności tych badań, że zamierzamy wydać książkę pod tytułem Logoterapeutyczna systemowa terapia rodzin jako powiedzmy nowy nurt w obszarze terapii systemowej, czy też nowe ujęcie w logoterapii. Systemowa terapia rodzin, proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, przechodzi niejako w poprzek innych nurtów terapeutycznych.
Natomiast ona, oprócz tego, że stosuje techniki stosowane w innych nurtach psychoterapeutycznych, to ma też swoje własne techniki. Taką techniką jest pytanie cyrkularne. Co to znaczy pytanie cyrkularne? Jeżeli, proszę Państwa, badamy rodzinę, czy pracujemy z nią terapeutyczna, to na przykład mąż zgłasza, no żona nie gotuje dobrych obiadów. Tak? I terapeuta się pyta żony. Proszę Pani, jak by się Pani czuła, gdyby Pani mąż nie gotował dobrych obiadów? Albo gdyby Pani była skazana na niejedzenie dobrych obiadów? Czyli staramy się, zgodnie z teorią umysłu Byrona Coena, włożyć umysł osoby A, członka rodziny, w umysł osoby B. Czyli stworzyć jakby na dany moment terapii reprezentację poznawczą umysłu partnera, czy umysłu dziecka, czy umysłu rodziców w ocenie dziecka. Także ponadto systemowa terapia rodzin tym się różni od terapii indywidualnej, że naszym zadaniem etycznym i terapeutycznym jest zachowanie integralności rodziny, a nie dobro poszczególnych pacjentów. Czyli my leczymy całą rodzinę, czyli każdego członka rodziny w równym stopniu i zależy nam na tym, żeby owa rodzina się nie rozpadła, a w mniejszym stopniu nam zależy na tym, żeby każdy z członków osobno przepracował swoje problemy. Do tego stopnia ten cel jest wyraźny, że terapia systemowa nie wyklucza równoległej terapii indywidualnej członków rodziny. Tylko no nie może to się odbywać u tego samego terapeuty. Czyli to jest jedyny nurt terapeutyczny, który nie wyklucza faktu, że członkowie rodziny, na przykład mąż i żona i dorastająca córka, mogą niezależnie uczęszczać na psychoterapię indywidualną prowadzoną w różnych nurtach, no zależy do jakiego terapeuty pójdą. Proszę Państwa, w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii czym się zajmujemy? To jest przede wszystkim klinika, która powstała w latach 60. Był to jeden z pierwszych oddziałów leczenia zaburzeń afektywnych. Choroba afektywna jedno i dwiebiegunowe. Jej twórcą i wieloletnim szefem był profesor Kurzyński, twórca Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jeden z twórców, no nie jedyny, jeszcze był profesor Dąbrowski i kilka innych, profesor Wald, kilka innych nazw, ale powiedzmy wieloletni dyrektor tegoż instytutu i profilem zainteresowań jest depresja, zarówno endogenna, jak i reaktywna oraz choroba afektywna dwubiegunowa. I my też pracujemy z rodzinami, zwłaszcza ambulatoryjnie, ponieważ depresja również ma swoje źródło w rodzinie, tak jak każde inne zaburzenie psychiczne czy zaburzenie psychosomatyczne. W jaki sposób myśmy wprowadzili elementy logoterapii? Przede wszystkim w żadnym nurcie terapii nie mówi się o sensie istnienia rodziny i celu istnienia rodziny. Czyli my pracujemy na to, na takim filozoficznym pytaniu, jaki jest cel rodziny, jaki jest sens ich życia, czy odnajdują w tej rodzinie szczęście, co mogliby zrobić, żeby to szczęście i ten sens uzyskać. No bo jeżeli ludzie w pewnym momencie swojego życia stwierdzają, że bycie w rodzinie nie ma sensu, to się rodzina rozpada, tak? Czyli podstawową zmienną naszej modyfikacji nurtu jest pytanie o sens życia w rodzinie i sens istnienia tej rodziny. Oczywiście sens może być rozumiany różnie. To klient nam decyduje, jaki jest sens. Jest to sens bycia kochanym i dawania miłości, czy jest to sens wychowania wspólnie dzieci, czy jest to sens realizacji siebie w formie założenia rodziny. To można różnie interpretować, czy ma to sens personalistyczny, religijny. Różne ludzie mają motywacje do bycia w rodzinie, tak samo jak ludzie mają różne motywacje do wyjścia z rodziny, tak? Dużym problemem jest, proszę Państwa, separacja od rodziny, tak? Dlatego, że adolescenci dojrzewają w pewnym momencie do decyzji wyjścia z domu rodzinnego i zawsze to się odbywa z pewnymi trudnościami. Mniejszymi, większymi, ale jednak. I bardzo często zgłaszają się właśnie do mnie też rodziny moich pacjentów, kiedy osoby chore na depresję chcą się usamodzielnić, a tymczasem rodzina nadmiernie, proszę Państwa, ingeruje, bo się boi.
Ja opowiem Państwu taki przykład z własnej praktyki chorej na schizofrenię, właśnie, która w ten sposób funkcjonowała ta rodzina, że matka pilnowała, żeby córka brała leki. Dlatego, że jak nie brała leków, to nastąpił nawrót psychozy. Córka czuła się nadmiernie kontrolowana, w związku z tym znalazła sobie partnera. Jak się do tego partnera przeprowadzała, to przestała brać leki i był nawrót psychozy. I powstał mechanizm błędnego koła. Jak była w domu, to była nieszczęśliwa, natomiast jak była z partnerem, była szczęśliwa, ale wracała choroba. I my musieliśmy przeformułować, co jest celem córki, a co jest celem matki, tak? Że musieliśmy matce stworzyć w tej rodzinie w ogóle taki model celu, że celem jest jednak usamodzielnienie się dzieci, bez względu na to, czy są chore, czy nie. No bo jeżeli dzieci nie mogą usamodzielnić się, jak na przykład z niepełnosprawności intelektualnej, czy w ciężkim przebiegu autyzmu, to tak naprawdę rodzina funkcjonuje źle, tak? Właściwie jest lęk o to, co będzie po naszej śmierci. Więc jakby celem rodziny jest jednak, żeby osiągnąć stadium pustego gniazda. Więc my pracujemy nad tym. Rozważamy też na temat wtórnych czynników zakłócających egzystencjalny sens rodziny. Na przykład jak stygmatyzacja związana z chorobą psychiczną, brzemię choroby psychicznej, następnie nieumiejętność radzenia sobie rodziny z chorobą, dlatego że jednak choroba bardzo mocno stygmatyzuje. Obraz społeczny osoby z zaburzeniami psychicznymi jest bardzo negatywny nadal. Mało to nadużywa się na przykład w publikatorach, że groźny schizofrenik zabił matkę siekierą, albo na przykład mówi się, że ktoś brał leki psychiatryczne, taki popełnił przestępstwo. Jest to wielka krzywda, którą się czyni ludziom, proszę Państwa, chorym, dlatego że tak naprawdę, żeby popełnić przestępstwo, czyn zabroniony prawnie, to tak naprawdę trzeba być zdrowym. I osoby z zaburzeniami psychicznymi znacznie rzadziej popełniają czyny zabronione niż osoby bez zaburzeń. Nie dotyczy to uzależnień, to jest troszeczkę inaczej, zaburzeń osobowości. Proszę Państwa, przywiązujemy, podobnie jak Frank, bardzo dużą wagę do brania odpowiedzialności za integrację rodziny i za leczenie członka rodziny. Dlatego, że proszę Państwa, człowiek wychodzi ze szpitala, wychodzi z poradni i to, co może mu zapewnić terapię, to przede wszystkim dobra atmosfera w rodzinie i prawidłowa współpraca z lekarzem, czyli przyjmowanie leków. I my nad tym pracujemy, pracujemy nad poczuciem odpowiedzialności, że tak jak każdy człowiek, ujmując personalistycznie, jest odrębną narracyjną księgą, która bierze odpowiedzialność za to, czy będzie człowiekiem prawym, czy będzie człowiekiem znormalizowanym, tak samo rodzina czyni pewną narrację, pewne dziedziczenie mitów transgeneracyjnych, które są przenoszone z pokolenia na pokolenie. I tak zadaniem tej rodziny jest też odpowiedzialność za siebie, także odpowiedzialność za chorego członka rodziny. Tak? Więc my mówimy, to nic pani nie da, to, że pani się będzie złościć, że córka nie bierze leków. Niech pani się zastanowi, co zrobić, żeby córka brała leki i żebyście państwo żyli w zgodzie. Tak? Więc my mocno kładziemy na takie transgresję, dojrzałość tych rodzin, w celu prowadzenia tych pacjentów, dlatego że jednak kontakt z lekarzem czy psychoterapeutą to jest tylko chwila kwantowa. Całe życie spędzamy albo na łonie rodziny, albo w pracy. I to są główne problemy funkcjonowania osoby z zaburzeniami psychicznymi. Proszę Państwa, najprościej jest położyć do szpitala. Powstaje tam zespół błędnej adaptacji do instytucji totalnej. Zmuszą, żeby umyć, dadzą leki, przypilnują, jak, proszę Państwa, jest agresywny, to podadzą leki albo zwiążą w pasy, tak? I to jest bardzo wygodne, to uczy bezradności. I teraz taki człowiek, wracając na łono rodziny, a także rodzina akceptując go, musi nauczyć się odpowiedzialności za to, jakie będzie leczenie. To jest rzecz zupełnie niezrozumiała, bo ludzie oczekują, w Polsce jest dość taki model prymitywny leczenia u ludzi, że pójdzie do lekarza, dostanie tabletkę i będzie wszystko dobrze. I kupują Polacy ogromne ilości trujących leków OTC, rakotwórcze aloes, proszę Państwa, witaminy B, przyjmowane bez potrzeby, które w dużych stężeniach są rakotwórcze, tylko dlatego, że wierzymy, że figura tabletki nas uleczy. Proszę Państwa, figura tabletki nas uleczy, po pierwsze pod warunkiem, że ta tabletka działa, czy jest dana zgodnie z prawem,
czyli przepisana na depresję czy na schizofrenię. I po drugie, jeśli tej figurze tabletki będą towarzyszyć mądre działania otoczenia pacjenta, czyli przede wszystkim jego samego i rodziny. On musi w sobie mieć tę figurę dobrej terapii, że to ode mnie zależy, czy ja będę zdrowy. I rodzina musi mieć tę figurę w swoim celu, że jeśli będziemy dobrze postępować, to syn, córka, mąż nie wróci do szpitala. I my bardzo mocno nad tym pracujemy, dlatego że bez tej współpracy z rodziną, bez współpracy z otoczeniem społecznym nie ma dobrego leczenia nie tylko zaburzeń psychicznych, ale także zaburzeń typowo somatycznych. Podam Państwu przykład. Znerwicowany dyrektor ma wysokie ciśnienie. Bierze tabletki, ciśnienie nie spada. Położony jest do szpitala. W szpitalu leży, nic nie robi, ciśnienie się ładnie normuje, dobierane są leki. Wraca w środowisko domowe, gdzie żona mu mówi, że za mało zarabia, dzieci się nie uczą, współpracownicy nie wykonują właściwie poleceń, on nie umie panować nad swoimi emocjami i znowu wraca ciśnienie. Czyli tak naprawdę szpital leczy eksperymentalnie. Szpital jest tylko od ostrych stanów, natomiast cały ciężar leczenia polega na samorealizacji, samoodpowiedzialności. Mogę powiedzieć tak, że nam się udało stworzyć tej logoterapeutyczny, systemowy model terapii rodzin. Mamy zgodę Komisji Bioetycznej na badania różne, na przykład częstość nawrotów, jakość życia, trwałość rodziny, częstość myśli samobójczych. Te badania są prowadzone, no i zamierzamy też nasze doświadczenia opisać, niestety w języku angielskim, dlatego że to jest język międzynarodowy i w chwili obecnej no nie da się inaczej istnieć w świecie publikacyjnym jak w języku angielskim. Oczywiście po polsku też trzeba publikować, ja Państwa do tego bardzo zachęcam, ale należy działać zawsze na dwie strony, publikując i w języku polskim i w języku angielskim. Przez język angielski wchodzimy do światowego obiegu, przez język polski dzielimy się swoimi doświadczeniami z kolegami. Ja tym akcentem kończę mój wykład, zachęcając Państwa, że logoterapia jako pewien system terapeutyczny, ten system filozofii terapii można zaimplementować nie tylko do terapii czysto rozumianej jako psychoterapii, ale także terapii systemowej, społeczności terapeutycznej, czy tak jak tutaj jeden z naszych fundacja Achezja, tak? Zaimplementowała w profilaktyce, tak? Wczoraj rozmawialiśmy z przewodniczącym fundacji, bardzo mieliśmy miłą rozmowę na ten temat. Byłem wręcz zaszokowany, że w profilaktyce można również zastosować logoterapię. Także uważam, że logoterapia to nie tylko system terapeutyczny, ale to także pewien filozoficzny, paradygmatyczny sposób postrzegania funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym. Dziękuję bardzo.